Czy w ciągu dnia, czy po zmroku w centrum Dąbrowy jest równie jasno. To zasługa nowoczesnych lamp zainstalowanych na ulicznych latarniach. Jak jest tak oświetlone ładnie, to aż się lepiej idzie. Bo gołym okiem widać różnicę pomiędzy starymi żarówkami sodowymi, a nowymi w technologii LED. Tych ostatnich na ulicy Królowej Jadwigi pojawiło się 50 sztuk o mocy 120 i 150 watów. Wymieniliśmy oprawy oświetleniowe całkowicie bez udziału własnych środków z budżetu gminy. Jest to program pilotażowy, który ma na celu pokazać mieszkańcom, jak wygląda nowe oświetlenie LED-owe. Wszystkie koszty pokryła spółka Sztrak z Dąbrowy Górniczej, lider wprowadzania na rynek tych nowoczesnych rozwiązań. To, co jest plusem naszych lamp, to niewątpliwie żywotność. Czas pracy wynosi nawet ponad 50 tysięcy godzin, co wpływa na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, nawet do 70%. Dodatkowo są łatwiejsze w utrzymaniu, a przy tym świecą znacznie mocniej, co daje kolejne oszczędności. Można ograniczyć natężenie światła o te 10-15%, w tym również zużycia energii bez widocznego spadku komfortu jasności na tej ulicy. Zmianę dostrzegają szczególnie osoby stojące na przystankach autobusowych. Lepiej się funkcjonuje tutaj, bo wcześniej tutaj, że tak powiem, było ciemniej. Jest jaśniej, tylko troszeczkę nieodpowiednia barwa, troszkę męczy wzrok. Warto się jednak przyzwyczaić, bo przed LEDami nie ma ucieczki. Tym bardziej, że takie światło dokładniej odwzorowuje kolory, co ma duże znaczenie m.in. dla kamer monitoringu. To oświetlenie opanuje właściwie cały świat. Lampy sodowe, lampy rtęciowe odchodzą już w zasadzie w zapomnienie. A wraz z nimi wysokie rachunki za prąd. Żaneta Michalak, TV Zagłębie.